oczywiście, kiedy się wychodzi na scenę, trzeba mieć świadomość tego, że muzyka jest tylko środkiem. To jest coś, co się przytrafia. O wiele łatwiej jest dzisiaj pomagać w sposób taki organiczny, rzeczywisty. I to robimy na co dzień. Artystom z Ukrainy. Wiemy gniazda tak zwane w Polsce, czyli ich matki, ich córki, ich żony. Przyjmujemy tutaj z godnością i staramy się po prostu ich schronić. Natomiast wychodzenie na scenę jest bardzo trudne, bo nigdy nie wiesz, na ile warto śpiewać, na ile warto bawić ludzi, na ile warto dawać im taki repertuar, taką muzykę, która musi dać coś, co jest najistotniejsze, coś do myślenia. I ciężko się poruszać, i ciężko się schować, bo artyści mają to do siebie, że są egoistami. Ciężko jest wyrzucić ten egoizm na rzecz tego, że jest się tylko i wyłącznie środkiem. Niczym więcej. Nie mówię sobie o sobie dzisiaj artysta, tylko środek. Jestem środkiem. Tak jak ta piosenka, która się stała symbolem, jest tylko środkiem, ale bardzo ważnym. Czasami ważniejszym niż karabin. Zimno w hojnie. A hojna miała być hojna. Słońce. Nie było dzisiaj lekko, ale to nie ma żadnego znaczenia. Wychodzimy w każdym momencie, na każdą scenę, w każdej chwili, żeby spotkać się z ludźmi, bo to nie są koncerty, to jest spotkanie z ludźmi. Kiedy chcemy po prostu przekazać to, co mamy w sercu. Coś, co jest najpiękniejsze. Dla nas najistotniejszą rzeczą jest to, żeby z każdego takiego koncertu, i tutaj już oznajmiam wszystkim, którzy być może będą chcieli malkontencić co do tego koncertu, zespół Taraka nie wziął ani złotówki za ten koncert. Po prostu przyjechał, żeby być i żeby wspomóc. Jeżeli z tego dzisiejszego naszego występu uratowaliśmy chociażby jedno istnienie ludzkie, albo nakarmiliśmy chociaż jedno spragnione ciało, to znaczy, że było warto i to jest najistotniejsze. W ogóle dzisiaj koncerty powinny mieć inne znamiona. Znamiona dobroci. To jest o wiele ważniejsze niż samo granie muzyki. Muzyka musi przychodzić samoistnie. Ona musi w tobie grać. Ale niech ona będzie dzisiaj tylko i wyłącznie środkiem.